Hej Kasiemka, ja właśnie przyjechałem na komercyjne kopanie. Tak jak widzicie, pogoda za mną nie rozpieszcza. Dzisiaj jest w granicach minus 4, ale tak jest sporo samochodów. Jestem na komercyjnym kopaniu z klubu Digging Up the Past, the Metal Detecting. Co mam nadzieję, że będzie spoko. Jak na razie widzę, jest sporo ludzi. Z tego co wiem, to jest pastwisko, to są pastwiska i będzie jakieś chyba pole uprawne, zobaczymy. Także widzimy się przy pierwszym doku, życzcie mi szczęścia. Mam piękny sygnał. Zobaczymy. Już go wykopałem. Ok, zobaczmy co to jest. O, łuseczka. W końcu jakieś znalezisko, szczerze powiedziawszy nic do tej pory nie trafiłem, same śmieci. No to łuseczka, na razie jest nieczytelna, musiałbym ją przemyć, ale dobre i to. Wolałbym, żeby była jakaś monetka, ale jak nie ma, no to trudno, biorę co jest. A co pierwszy jakiś normalny sygnał. W ogóle cewka mi się rozładowuje. Nie wiem, chyba mi się nie naładowała wystarczająco. W ogóle jestem strasznie wkurzony z tego powodu. Masakra totalna. Mam jeszcze jedną cewkę przy sobie. 11. Jak tam mi się rozładuje całkowicie, to już potem przeskoczę sobie na tą większą. Zmieniłem sobie cewkę na X35. Teraz jestem na polu. Tak to wygląda. Przy drodze takiej dosyć ruchliwej. Tam po tamtej stronie jest pole golfowe, a tam już się zaczyna Market Harborough. Także kopnijmy sygnał. Jeszcze na wszelkie wypadki sprawdzę, gdzie to. Ciekawy sygnał, zobaczymy co tu jest. Padły takie kombinerki. Jeszcze nowe. Także już nawet nie nagrywałem. Co leżało w piachu. Spoko. Tego dołka taki ołów. Ale mega ciężki. I to jest najciekawsze, jest taki fajnie wyżłobiony w środku. Ale co to? Krągły ołów. Ciekawostka. Mega ciekawa rzecz. Ale ciężkie. Jest to ołów definitywnie, tylko pytanie dlaczego jest okrągły. Może ma jakieś wzorki. Trudno powiedzieć, trzeba to przeczyścić. Może to być jakiś odważnik wagowy. No nic, zobaczymy. Ciekawa rzecz. Teraz taka mgła jest. Masakra. Dobra, czekamy dalej. Z tego dołka. Moja pierwsza monetka. Tak jest. Ale co to jest? Szczerze wam nie powiem. Mocno zajechana. Trzeba by to przemyć. Wow. W końcu jakaś monetka. Musi być jakaś stara, bo jest bardzo zajechana.
takiego dołka, jak widać, taki nabój, kolcok, podniósł się. Kolejny do kolekcji. I found something in that hole. Także znalazłem coś w tym dołku. Takie coś okrągłe. Chyba guzik. Tak, guzik. Ale jaki śmieszny. Guziczek. Chyba guziczek. Tak, guziczek. Jakiś taki nietypowy. No spoko. W końcu jakiś guziczek. Już myślałem, że tu guzików nie ma na tym polu. Dobra, do następnego dołka. Takiego dołeczka. Kulka muszkietowa. Nic nie ma innego? Nie. Tak jest. Piękna. Ołowiona kulka muszkietowa. Super. To do następnego dołka. Wchodzimy na następne pole. O, w tamtym kierunku. Tu mam takie fajne zejście po schodkach. Ale też wam innego pokażę. Tylko pole. Jest jakaś droga. Teraz my sobie ją przetniemy. Po schodkach. Razem coś fajnego, małego, okrągłego. Tylko podniosłem szpadę i od razu to zobaczyłem. To jest tu. Ha, ciekawe co to. Guzik. Znowu guzik. Serio. A więc tak, jestem na kolejnym polu z takiego dołka. Guziczek czy monetka? Monetka. Taka malutka. Ale może być jakaś współczesna. Bo trochę za gruba, no. Ciekawe, czy to jeden pens. Grubasek jakiś. No nic, przeczyszczę w domu i wam powiem. Pewnie jeden pens, był taki purchelek. Ale wyszła monetka. To już jest całkiem coś. Trzeba to przeszukać. Może coś ciekawego wpadnie. Chyba wpadł kolejny krążek. Jakiś destrukcik. Ale jest. Nie wiem co. Trudno powiedzieć. Mocno zajechany. Trzeba to przemyć. Cieniutki. Powyginany. Coś starego. Ale co? Trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak coś wpadnie jeszcze. Pochodzę tutaj, bo tutaj wychodzi fajne sygnały, tutaj są. Widać, nie było w ogóle tutaj kopane. Tutaj pochodzę jeszcze trochę z pół godziny i spadam do domu, a potem zrobię wam podsumowanie. Takiego dołka. O, proszę bardzo. Monetka. I znowu nie wiem co. Znowu jakiś grubas. Może współczesne jeden pens. Może coś innego. Muszę to przeczyścić. I wam powiem co to jest. Ale jest. Gruba monetka, tylko że taki destruk trochę. No nie, szukamy dalej. Ale jest znalezisko. Chyba coś znalazłem. Gdzie to jest? O, jest. Kolejna monetka. Nie. Kolejny guziczek arseniowy. Szkoda, że nie srebrny. Ale i tak cieszę oko, że w ogóle takie rzeczy wychodzą. My już pomału się zwijam do samochodu. Jeszcze tylko kawałek zrobię. Jak coś nie wpadnie, to lecę do auta. Witam na moim podsumowaniu tego, co mi wyszło na
komercyjnych wykopkach w Market Harbor. Oto co widzicie, to tutaj na pierwszym miejscu jest prawdopodobnie część ołowianej klamerki. Ale niestety zachował się tylko fragment. No takie guziczki arseniowe. Ten taki trochę nietypowy, bo jest takim rancikiem. Łuseczka. Nabój. I kulka ołowiana z muszkietu. To jest akurat w zasadzie najfajniejsze znalezisko. No i teraz przechodzimy do tych naprawdę mega znalezisk. To co wydawało mi się takie okrągłe, ciężkie, ołowione, to jest w zasadzie odważnik rzymski. Tak kiedyś przy pomocy takich odważników o różnej masie odważano zboża różnego rodzaju, także prawdopodobnie jest to właśnie to. Tutaj ma taki wyraźny, nie wiem czy to będzie to widać na przybliżeniu, krzyżyk, ale to może być również czwórka albo siódemka. Tak mi się wydaje. Tutaj nic innego, jest krzyżyk i kreska. Więc no, może to być właśnie jakaś liczba. 4, no tak się klasyfikuje, jakieś czwórka może. Może 41, jakiś taki dziwny. Czwórka to raczej nie. No bo tam jest krzyżyk i kreska, więc no wydaje mi się, że krzyżyk właśnie był od samego początku. I to mogła być jakaś liczba, mogła to być nawet liczba 7 albo liczba 4. Tutaj mamy half penny. No i tak on wygląda. I tu będzie 1747. To jest naprawdę fajne znalezisko. Szkoda, że akurat nie zachowała się w idealnym stanie. I tak jestem zadowolony, że w ogóle mi wyszła ta monetka. No szkoda tylko, że akurat w takim stanie. Ale i tak mimo wszystko jestem zadowolony. I tu będzie George II. Po czym poznaję, że to jest George II? Po tym, że tutaj, o w tym miejscu, gdzie wskazuję palcem, jest dwójka. I tutaj na zdjęciu obok będziecie mieć przykładowe zdjęcie tej monetki. Także to jest to. Ta tutaj monetka to jest taki wycieruch, że szok, ale nie wiem czy to widać na kamerze, odznacza się tutaj głowa z nosem i z oczami. No i generalnie nie wiem co to jest, trudno mi powiedzieć. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. No i to co wydawało mi się takimi grubszymi małymi monetkami, to faktycznie wyszły 5 pensówki, 2. Tak jak widzicie, czas zaczął już na nie wpływać. Także to wszystko co mi wyszło na tych wykopkach w Market Harborough. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócę. Jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie. I widzimy się na następnych moich wykopaliskach. Strzałeczka, cześć!